Przyszli zobaczyć poetę. Co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz, a po chwili powiedział: Szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: Nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania. Kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity. A to dopiero początek.